Polska ilustracja wydaje mi się, że przeżywa swego rodzaju renesans. Zawód ilustratora nabiera tempa i zaczyna być coraz bardziej potrzebny i doceniany. Nazywam się Dawid Ryski i jestem ilustratorem. Moja przygoda z rysowaniem zaczęła się już w przedszkolu pod wpływem starszego kolegi, który świetnie rysował samochody sportowe. Pozazdrościłem mu, stwierdziłem, że też tak chcę. W podstawówce przerysowywałem loga zespołu heavy metalowych do zeszytów. Do tego wszystkiego jeszcze doszła deskorolka, która pojawiła się w połowie lat 90. I w zasadzie oprócz tego, że spędzałem na niej całe dnie, to dodatkowo interesowałem się również ilustratorami, którzy tworzyli wzory na grafiki, na deskorolki, na koszulki bądź też naklejki. Mój pierwsze zlecenia tworzyłem dla kolegów i ich zespołów. Były to głównie grafiki na koszulki, okładki płyt. Rysowałem je ręcznie, łącznie z typografią. Komputer był mi potrzebny jedynie do pociągnięcia koloru czarnego. Dzięki poznaniu programu graficznego moje zlecenia zaczęły robić się bardziej różnorodne. Był to okres, kiedy pracowałem na pełen etat w pewnej korporacji bankowej. W międzyczasie wpadło mi zlecenie, w zasadzie przełomowe. Było to zlecenie dla przekroju. Pamiętam, że artykuł mówił o zakazie palenia. Do najciekawszych zleceń na pewno mogę zaliczyć projekt pod tytułem Alphabetics, czyli książkę dla dzieci, która, tak jak sama nazwa wskazuje, bazuje na 26 literach alfabetu. Zleceniodawca znalazł mnie za pośrednictwem portalu graficznego, na którym można prezentować swoje portfolio. Po krótkiej wymianie maili okazało się, że jest to założyciel studia graficznego z Kalifornii, Conception. Zresztą autor wielu grafik dla gwiazd muzyki popularnej pokroju Lady Gaga, David Bowie, chociażby, czy Foo Fighters. Wspólnym elementem wszystkich plakatów, które tworzę, jest ograniczona gama kolorystyczna. Próbuję nawiązać bardziej do czasów, wiadomo, PRL-u, bo ta stylistyka jakoś mi odpowiada. Od początku mojej przygody z rysowaniem udało mi się zrealizować wiele różnorodnych zleceń. Począwszy od wzorów na t-shirty, przez grafiki na deskorolki, narty, okładki płyt, po projekty murali czy też logotypy.